Nie muszę jeść. Nie muszę pić. Prąd robotowi pomaga żyć. Szukamy ciekawych pomysłów, takich oryginalnych, wymagających bardzo dużej wiedzy, zaangażowania. I to był jeden z pomysłów. Udzielam swojego głosu treflince. Tatuś, którego ja dubbinguję, no tatuś wygląda jak typowy treflik, czyli ma odstające uszy, długi pyszczek. Córeczka, która ma 6 lat. Jest bardzo delikatną, wrażliwą, rozśpiewaną dziewczynką. Czasami musi przypilnować swojego młodszego brata. Kocha swoją rodzinę, jest takim bardzo spójnym, ważnym elementem kochającej się wspaniałej rodziny treflików. To jest serial takiego typu muzykalu, gdzie na świecie jeszcze takiego żeśmy nie widzieli, przynajmniej ja nie widziałem. Nawiązanie do kabaretu z piosenkami. Odwołania czasami są, na przykład do West Side Story. Piękne piosenki, świetny kompozytor. To jest zdecydowanie linia tego serialu. Dużo inspiracji to były filmy muzyczne. No w tej chwili skupiliśmy się na rodzinie treflików i kręcimy następne 13 odcinków. Chodzi o to, żeby te piosenki nadawały ton, żeby to nie był typowy musical, bo dzieci mogły poczuć się zmęczone. I tra-la-la, ile kolorów tęcza ma, w kałuże chlap i tęcza. W animacji lalkowej zawsze jest taka zasada, że im więcej elementów ruchomych, tym więcej trudności nas spotyka. Są trudne ujęcia, które może czasami nie widać po nich, że one wymagają tyle pracy, a jednak trwają, nawet tydzień się realizuje. Scena, gdzie 8 postaci tańczy, jest do tego ruch kamery, animowane są światła. Myślę, że to było najtrudniejsze z zadań, jakie mi przypadły przy tej produkcji. Sekunda dziennie to już było osiągnięcie. To jest wstrząsające. To po prostu taka mała dłubaninka w bardzo małej, delikatnej materii z takim nieprawdopodobnym pietyzmem, sercem i oddaniem. Ile trzeba wysiłku, żeby jedną sekundę filmu stworzyć? No to wow, to ja chylę czoło. No i dla mnie to zaszczyt, że mogę tchnąć życie dźwiękiem w jedną z tych postaci. Plany są szerokie i myślę, że jeżeli powstanie studio, zwiększymy je, zwiększymy ilość pracowników i przede wszystkim, jeżeli ten pierwszy serial zostanie dobrze przyjęty, to działalność rozszerzymy i zobaczą wszyscy nowe produkty. Prawdziwie szczęśliwa rodzina nie musi wychodzić do kina. Cieszy ją zwykła herbata. Wystarczy, że jest za mi tata. Sekret szczęśliwej rodziny w moim przekonaniu to jest to przede wszystkim, żeby trzymać się razem, żeby jak najwięcej czasu razem spędzać, co jest tak ciężkie w dzisiejszych czasach. Jeżeli rodzina ma powody do uśmiechu, no to znaczy, że wszystko jest dobrze. Przede wszystkim, jakby pompatycznie to nie zabrzmiało, miłość jest sekretem szczęśliwej rodziny. Takich rodzin i sobie wszystkim życzę.